Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przywieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Obiekt RW-0036. Spośród legendarnych stworów barbarzyńskiego wschodu ten jeden wzbudza zarazem największą trwogę i najszczerszy szacunek. Regulus. Persowie przysięgają, że istota ta ma tak nikczemną naturę, że sam jej wzrok obraca w popiół wszelkie życie. Jad tego gada jest tak silny, iż jego krople przepalają najprzedniejsze pancerze, docierając do ciała wojów i zadając rany jako do ognia, a nierzadko śmierć okrutną. Przeto już w okresie młodości Egiptu groty strzał moczono w jego ślinie mocno rozcieńczonej wodą. Skóra Regulusa jest twarda niż mgłas. Nie przebije jej ni miecz, ni strzała. Jeno ciężka włócznia rzucona krzepkim ramieniem z małej odległości jest w stanie go zranić, lecz nigdy zabić, o czym niejeden nasz legionista przekonał się w zimnych górach Macedonii 2 stulecia temu. Zaiste nie bez powodu nazywają go małym królem wszelkich zwierząt. Gaius Plinius Secundus, Historia Naturalis, fragment zagubionej księgi 38. Warszawa, roku pańskiego 1582, okolice Rynku Miejskiego. Słaby blask pochodni w nikłym stopniu rozświetlał mroki podziemnej komnaty. Kacper Hausenplatz przetarł rozpocone czoło i rozejrzał się wokół. Jego uwagę przykuły dziwne czarne plamy i zacieki wyraźnie widoczne na pobielonej ścianie piwnicy. Przechodząc obok, przyjrzał się im dokładniej. Ze zgrozą zrozumiał, że są to ślady krwi. Pobladł gwałtownie. Wytężył wzrok i słuch. Wyobraźnia podsuwała mu coraz to nowe obrazy i dźwięki. Każdy tańczący na ścianach cień mógł być ostatnim, który zobaczy. Każdy najlżejszy nawet szmer mógł zwiastować koniec jego żywota. Były najemnik Saski z wojsk zaciężnych wojewody krakowskiego Jana Zamoyskiego po raz kolejny przeklął swój los. Jutro miał dać głowę pod topór za zabicie popijanemu jakiegoś polskiego szlachetki, którego nazwiska nawet nie był w stanie wymówić. Dla sędziego Grodzkiego jego wina była bezsporna, tak jak i oczekująca go kara. Zabił, więc sam także zginie. Na nic zdały się tłumaczenia, że to Polak go zaczepił. Trup to trup. Kacper pożegnał się już z życiem, gdy całkiem niespodziewanie odwiedziła go w celi delegacja włodarzy tego zapyziałego grodu. W zamian za zamienienie kary śmierci na banicję miał pokonać jakąś przeklętą bestię gnębiącą mieszczan. Jak każdy luteranin, Hausenplatz wyśmiał w skrytości duszy zabobony katolików. Zarazem z tego też względu z radością podjął się misji. Zahartowany w bojach wojak niejedno już widział i nabrał przekonania, że najdziksze potwory zazwyczaj rodzą się w ludzkiej wyobraźni. Jednak gdy stanął przed tą ponurą kamienicą nieopodal warszawskiego rynku, nie był już tak pewny siebie. Poważne miny rajców, księży i strażników miejskich mocno nadszarpnęły jego pewność siebie. Wszyscy patrzyli na niego ze współczuciem, zmieszanym z iskrą nadziei. Wchodząc w mrok podziemia, czuł, jak powoli udziela mu się nastrój strachu i niepokoju ludzi zgromadzonych przed kamienicą. Miał wrażenie, jakby wszystkie ich lęki skupiły się w okolicy jego żołądka.
Kacper jeszcze raz ostrożnie oświetlił pierwszą komorę piwnicy. Poza plamami krwi wszystko wydawało się w porządku. I wtedy w nozdrza uderzył go ten charakterystyczny zapach. Znał go bardzo dobrze. Od zawsze towarzyszył jego profesji. Smród rozkładających się zwłok, zalegających każde pole bitwy. Gęsty, ciężki, a jednocześnie słodki zapach śmierci. Spojrzał tęsknie w kierunku drewnianej drabiny prowadzącej na górę. Z trudem zwalczył sobie pokusę ucieczki i wolno ruszył w głąb piwnicy. Mimo że przeszedł dopiero kilka kroków, pot lał się z niego strumieniami. Płócienna biała koszula nieprzyjemnie przylegała do mokrych pleców. Kanopny sznurek, na którym wisiało ogromne lustro przy każdym ruchu, wrzynał się boleśnie w szyję. Jeszcze ten okropny smród. Najemnik sapnął ze zdenerwowania. Lewą ręką, w której trzymał pochodnię, złapał za prowizoryczną drewnianą ramę lustra, aby przestało się bujać. Płomień okopcił trochę szkło, jednocześnie rzucając niesamowity poblask na przeciwległą ścianę. Kacper przez moment zastanawiał się, czy w ogóle jest sens dźwigać to przeklęte lustro. Ogromne, kryształowe zwierciadło miało być najważniejszym orężem w walce z piekielnym, który zaląkł się w tej piwnicy. Tak przynajmniej twierdzili warszawscy rajcowie i klechy. Najemnik od razu, jeszcze w ratuszu, w krótki żołnierski schował, dał mi znać, że ma odmienne zdanie w tej kwestii. Przecież to rzecz oczywista, że szkło nigdy nie zastąpi kawałka porządnej stali. Rzucił wówczas szaraczką prosto w twarz. Starosta co prawda zdecydowanie oznajmił, co myśli o daniu prawdziwej broni skazańcowi, ale Kacper był uparty. Trzymając w ręce szablę, czuł się znacznie pewniej. Po namyśle postanowił również nie zrezygnować ze szklanej zbroi, którą mu ufundowała Rada Miejska. Tak na wszelki wypadek. Ostrożnie, by nie rozbić lustra, szedł głębiej w mrok przeklętej piwnicy. Cuchnęło coraz bardziej, ale przestał zwracać na to uwagę. Zafrasowało go co innego, o ile w pierwszej komnacie ściany pokrywały duże, liczne plamy posoki, to tutaj dosłownie były w niej skąpane. Grozy sytuacji dopełniała podłoga lśniąca czerwienią. Co dziwne, nie widział dotychczas żadnych ciał. Jedynym śladem walki, który zauważył, były trzy długie rysy na ścianie przy wejściu do sąsiedniej komnaty. Szybkim, nerwowym ruchem skreślił kciukiem prawej ręki znak krzyża na spoconym czole, a szabla zakreśliła w powietrzu łuk, rzucając krótkie błyski na ściany. Rozejrzał się ostrożnie dookoła. Poza kilkoma beczkami oraz jedną starą skrzynią, komnata sprawiała wrażenie pustej. Niezdecydowany zatrzymał się. I co teraz? Nagle usłyszał niepokojący dźwięk, coś jakby mlaskanie przechodzące w urywany syk. W panice rozglądał się wokół, ale nie dostrzegł niczego, co mogłoby wydawać z siebie te dźwięki. Oczekując najgorszego, Kacper cofnął się pod ścianę i zamarł bez ruchu, uważnie nasłuchując. Odgłosy nasilały się i dochodziły jakby z podziemi. Jeszcze raz rozejrzał się uważnie i tym razem w słabym blasku pochodni zobaczył w kącie piwnicy dziurę w podłodze. Poczuł ostry zapach piekielnej siarki. Przystanął na moment i przetarł kantem koszuli zroszone potem czoło. Co za diabelstwo siedzi w tej dziurze, pomyślał, zaciskając zęby ze zdenerwowania. Mieszczanie oczekiwali od niego pokonania bestii, ale nie wspomnieli, jak ma to zrobić. Czy powinien zejść do jej leża? A może raczej powinien tutaj przeczekać na przeciwnika i palnąć go ostrzem w czerp, gdy będzie wychodził na powierzchnię? Powoli docierało do niego, że są na świecie gorsze rzeczy niż katowski pieniek. Głęboko westchnął i zdecydowanym krokiem ruszył w kierunku dziury. Nie zdążył zrobić nawet dwóch kroków, gdy w otworze ukazał się łeb. Stwór rozejrzał się uważnie i widząc człowieka, bezgłośnie wyszczerzył kły. Kacper momentalnie znieruchomiał. Bestia szybko wspięła się do środka piwnicy i wyprężyła. Ostre pazury zazgrzytały na kamiennej posadzce. W blasku pochodni zabłyszczały wyszczerzone kły. Kacper pobladł, patrząc na to monstrum, i bezwiednie cofnął się parę kroków.
Czuł, jak krople potu strumieniami spływają mu po twarzy. Oparł się o ścianę niezdecydowany. Podjąć walkę, czy też uciekać? Chyba po raz pierwszy w życiu Kacper Hausenplatz nie wiedział, co robić. Potwór nie rzucił się na najemnika. Zdawał się za to bardziej zainteresowany lustrem zawieszonym na jego szyi niż nim samym. Upiór, jak z najgorszego koszmaru sennego, zaczął wolno iść w kierunku swego lustrzanego wizerunku. Co chwila przechylając łeb, a migotliwe czerwone ślepia jakby powiększały się z każdą chwilą. Tuż przed Kacprem bestia zatrzymała się i syknęła w stronę swojego niewyraźnego odbicia w lustrze. Korzystając z tego, żołnierz zamierzył się szablą prosto w czerep bestii. W świetle pochodni błysnęła stal. Jakby wyczuwając intencje człowieka, potwór podniósł łeb i utkwił wzrok w Kacprze, który zamarł z uniesioną ręką. Oczy bestii zdawały się teraz płonąć. Nagle najemnik z przerażeniem zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie odwrócić wzroku i przestać się wpatrywać w stwora. Jakiś cichutki głos w głowie Kacpra nawoływał do ucieczki. Na próżno. Ślepia potwora wbijające się w przerażonego człowieka zdawały się hipnotyzować. Krępując jego wolę, bestia zmuszała go do stania w miejscu. Grube krople pojawiały się na czole Kacpra i ściekały na posadzkę. Wytężał całe swoje siły, próbując wyrywać się spod wpływu demona. Zostaw mnie! Wrzasnął w udręce. Jego głos odbijający się od ścian małej piwnicy na moment zdekoncentrował bestię. Zamrugała czerwonymi ślepiami i rozejrzała się dookoła w poszukiwaniu potencjalnego zagrożenia. Niewidzialna siła paraliżująca wolę natychmiast zniknęła i Hausenplatz zaatakował w desperackiej próbie. Stwór wyprzedził ten ruch, skacząc na przeciwnika. Opadające ostrze ześlizgnęło się po grzbiecie. Rozległ się dźwięk tłuczonego szkła, gdy pysk potwora uderzył w pierś najemnika osłoniętą lustrem. Kacper padł zamroczony na podłogę. Zanim zdążył oprzytomnieć, bestia dopadła go, wbijając ogromne zęby w jego ciało. Piwnica wypełniła się wrzaskiem rozszarpywanego człowieka. Słysząc to, stojący na zewnątrz mieszkańcy przeżegnali się. Jakiś ksiądz zaczął recytować Ojcze Nasz, któryś... Pozostali tylko do niego dołączyli z głośną modlitwą, jakby chcieli zagłuszyć w ten sposób przerażające krzyki dobiegające z czeluści piwnicy. Zresztą po chwili słychać już było upiorny bulgot, który szybko przeszedł w głośne mlaskanie. Jedynie dwaj bogato ubrani rajcy miejscy nie przyłączyli się do zbiorowej modlitwy, tylko patrzyli na siebie znacząco. Trzeba inaczej pozbyć się piekielnego miatu. Zdawało się mówić ich spojrzenia. Jeden z nich skinął na stojących nieopodal kamieniarzy. Opasły majster splunął obficie przed siebie, po czym chwycił wiklinowy kosz pełen kamieni. Czeladnicy poszli w jego ślady. Mrożąc pod nosem modlitwę do świętej Barbary z Nikomedii, patronki cechu weszli do przeklętej kamienicy. Długi pochód zatrzymał się przy zejściu do piwnicy, z którego dobiegały właśnie odgłosy makabrycznej uczty. Nagle powietrzem wstrząsnął agonalny krzyk pożeranego żywcem żołnierza. Majster przełknął śliną. Nie czekał już ani chwili, tylko z rozmachem cisnął ładunek do środka. Drabina trafiona koszem złamała się z suchym trzaskiem, przerywając odgłosy piekielnej biesiady. Z wnętrza dobiegł wściekły ryk, jakby bestia właśnie zorientowała się w planach intruzów. Kolejne kosze lądowały z łoskotem w piwnicy, zasypując stopniowo całą pierwszą komorę. Kamieniarze uwijali się jak w ukropie, starając się nie zwracać uwagi na wściekłe ryki grzebanej żywcem bestii. Już został tylko mały lufcik, z pomiędzy kamieni wystrzelił w ich stronę jakiś gałgan. Majster pochylił się, chcąc przyjrzeć się temu, co wyleciało z piwnicy. Matko Boska! Wrzasnął, gdy rozpoznał głowę najemnika. Twarz Niemca była potwornie zmasakrowana. W oczodołach pozostało tylko jedno oko, wpatrujące się w majstra z niemym przerażeniem. Kamieniarz zbladł i z trudem przełknął ślinę. Szybciej, na Boga! Popędzał czeladników, wskazując poszarpane ludzkie szczątki. Albo wszyscy skończymy jak on!
15 sierpnia 1944 roku. Warszawa, Powiśle. Przed każdą burzą jest moment absolutnej ciszy. Natura zamiera w oczekiwaniu na pandemonium, zupełnie jak przed walką. Taka właśnie prawie namacalna cisza zaległa na roku ulic Lipowej i Dobrej w sierpniowe południe. W jednej z kamienic na skrzyżowaniu tych ulic na poddaszu stał w ciemnym pokoju wysoki, może 30-letni szczupły blondyn w niemieckiej panterce z biało-czerwoną opaską na lewym ramieniu. Cały mundur był przykurzony i nosił ślady kilkudniowych walk. Jedynym wyjątkiem były buty. Przedwojenne oficerki lśniły tak, że można się było w nich przejrzeć. Żołnierz na głowie miał zawadiacko przekrzywiony beret z białym orzełkiem. Stojąc w pewnym oddaleniu od okna, w skupieniu przyglądał się przed lornetkę wysokiej trzypiętrowej kamienicy po drugiej stronie ulicy Lipowej. Fasada obserwowanego budynku była mocno zryta śladami po kulach. Gdzieniegdzie pociski zerwały całe płaty tynku, odsłaniając równy rząd białych cegieł. Ściany dolnych pięter, choć były mocno osmalone, wyglądały na nieuszkodzone. Wszystkie szyby w oknach wybito jeszcze w pierwszym dniu powstania, przez co dom sprawiał wrażenie zapuszczonej rudery. Wrażenie to pogłębiał widok zabitych dyskami okien na parterze. Wzrok powstańca skierował się ku wejściu do budynku. Wyraźnie było widać, iż drzwi do kamienicy ponownie solidnie zabarykadowano. Żołnierz zmył w ustach przekleństwo. Sadza na ścianach była niestety jedynym widocznym efektem wczorajszych walk z użyciem domowej roboty miotaczy ognia. Powstaniec skierował wzrok na ulicę przed kamienicą i zazgrzytał zębami z wściekłości. Dookoła budynku leżało dużo trupów, zarówno w mundurach, jak i w cywilnych ubraniach. Wszyscy zabici mieli na ramionach biało-czerwone opaski. Niech to szlak trafi, zaklął. Niemcy konsekwentnie od początku walk odmawiali choćby krótkiego zawieszenia broni, aby można było zabrać zabitych i rannych. Panie poruczniku? Rozległo się na korytarzu. Gdzie pan jest? Porucznik Andrzej Nowakowski, nie odrywając oczu od lornetki, krótko rzucił zmęczonym głosem. Tutaj. Drzwi zaskrzypiały cichutko i na poddasze wszedł niski, krępy mężczyzna w czarnej skórzanej kurtce z niemieckim hełmem i biało-czerwoną opaską. Słucham, kapralu. Nowakowski w końcu opuścił lornetkę i spojrzał spod przychmurzonych powiek na podoficera. Kapitan Słaby chce wiedzieć, czy pana pluton jest już gotowy. Nacieramy za 15 minut. Porucznik westchnął głęboko i znowu spojrzał przez lornetkę na sąsiednią kamienicę. Powiedz się kapitanowi, że jesteśmy gotowi. Sygnał, jak się umówiliśmy, punktualnie za 15:01. Kapral skinął głową i zasalutował. Nie doczekawszy się żadnej reakcji, odwrócił się i zbiegł po schodach. Nowakowski jeszcze raz przyjrzał się wrogiej kamienicy, jakby chciał wryć w pamięć każdy szczegół niemieckich pozycji. Od 2 tygodni powstańcy atakowali niemieckie pozycje na Powiślu, systematycznie wypierając ich z centrum dzielnicy. W końcu został tylko ten dom. Jak to określił kapral Adamczyk, stara, dobra, carska kamienica, niech ją jasna cholera. Pluton porucznika Nowakowskiego 3 dni temu zluzował kompletnie wykrwawione oddziały kapitana Słabego, a potem nastąpiły 2 dni koszmarnych szturmów bez żadnych widocznych efektów. Dopiero 3. porażka uświadomiła komuś na górze, że grupa potrzebuje wzmocnienia, a przede wszystkim amunicji. Do tego jednak czasu oddział Nowakowskiego stracił 14 ludzi. Po utracie pierwszych 5 żołnierzy porucznik popadł w dziwne odrętwienie. Niektórzy mówili, że to otrzaskanie się z ogniem. On sam w przypływie melancholii stwierdził, że po prostu zobojętniał na śmierć. Miał przed sobą tylko cel ataku i tylko to się liczyło. Przeklęty dom. Ze złości przegryzł wargę do krwi. Po raz kolejny jego jasnozielone oczy starannie zlustrowały zamaskowane stanowiska niemieckich karabinów maszynowych. Twarz wykrzywił mściwy uśmieszek. Tym razem mieli szansę zaskoczyć tych bydlaków. Odłożył lornetkę na stół i wziął do ręki Stena.
już czas. Nie oglądając się za siebie, wyszedł na klatkę i sprężystym krokiem ruszył na dół. Jego miarowy krok załomotał na schodach. W ciemnym korytarzu czekali na niego żołnierze. Baczność! Krzyknął służbiście kapral Adamczyk na jego widok. Spocznij, zakomenderował porucznik, zanim jeszcze żołnierze zdążyli zareagować na krzyk kaprala. Przygotować broń, wydwaj granaty w pogodowiu, wskazał Lufolsztena, dwóch żołnierzy, dla których zabrakło karabinów. Zaraz zaczynamy, rzucił krótko. Nie musiał nic więcej mówić. Wszyscy wiedzieli, co mają robić i co ich czeka. Wyważony ton porucznika podziałał uspokajająco na większość żołnierzy. Kilku nawet uśmiechnęło się na myśl o zbliżającej się walce. Niektórzy ukradkiem przeżegnali się. W ciemności zabłysał broni. Wizy, sztyny, błyskawice, szmajzery, a nawet przedwojenne lub zdobyczne mauzery czekali w milczeniu. Zaniepokojony porucznik spojrzał na zegarek. Fosforyzująca wskazówka minutowa właśnie przeskoczyła na cyfrę 9. Nagle gdzieś nad nimi rozległ się przeciągły ryk. Zanim ucichł, rozległ się następny, po nim jeszcze jeden. Zaraz potem usłyszeli 3 głośne eksplozje zlewające się w jeden wielki huk. Teraz! Krzyknął porucznik nie swoim głosem. Sierżant Wileński z impetem otworzył wielkie drzwi wejściowe. Korytarz zalały promienie słońca. Żołnierze wybiegli z wrzaskiem na ulicę. Nowakowski ruszył jako jeden z pierwszych. Nie chciałby jego ludzie pomyśleli, że chowa się za rangą lub za ich plecami. Gdy tylko przyzwyczaił oczy do światła słonecznego, zauważył kłęby dymu wydostające się z 2 okien zajętego przez Niemców domu. Na klatce schodowej sierżant Wileński wpadł na szeregowego Ostrzyckiego, który ostrzeliwał długimi seriami ze Stena górę klatki schodowej. Na szczycie schodu widać było fragment niemieckiego hełmu podzierowionego kulami. Korzystając z chwili wytchnienia, porucznik Nowakowski wpadł do drugiego mieszkania na tym piętrze. Wszędzie panował całkowity nieład. To właśnie tu trafił jeden z powstańczych pancerfaustów, zabijając niemiecką obsadę MG-42 i przy okazji demolując doszczętnie salon. Nowakowski rozejrzał się po pokoju i zwymiotował. Wszędzie walały się ludzkie szczątki. Tuż przy drzwiach leżał trup wehrmachtowca. Jakimś cudem eksplozja urwała mu pół głowy. Jedyne oko wpatrywało się oskarżycielsko w Nowakowskiego. Porucznik zacisnął zęby i pobiegł dalej. Z poddasza dobiegł go okrzyk. Niszczy się, kamraden! Ja ci dam kanali o kamraden! Wychrypiał mściwie Ostrzycki, który był już w połowie schodów na trzecie piętro. Jednym susem dopadł starego Niemca, kaprala, który klęczał przy szczycie schodów. Obok niego leżało bez ruchu 2 innych żołnierzy niemieckich. Krew wąskim strumieniem ściekała na schody. Ostrzycki z rozmachu uderzył kolbą w twarz poddającego się żołnierza, który zachwiał się i z wrzaskiem poleciał na barierkę. Drewniana balustrada pękła z trzaskiem, Niemiec z przeciągłym wyciem spadł 3 piętra niżej. Auf Wiedersehen, kamraden! Krzyknął za nim Ostrzycki. Ciało niemieckiego żołnierza z nieprzyjemnym laśnięciem uderzyło o kamienną podłogę. Z rozbitej czaszki zaczęła wypływać krew zmieszana z kawałkami mózgu. Zdyszany porucznik w pędzie minął miotającego przekleństwo Ostrzyckiego i wraz z sierżantem Wileńskim wpadł na poddasze. Tu też pancerfaust poczynił nieliche spustoszenie. Przy rozbitym oknie leżały zwłoki 2 niemieckich żołnierzy oraz poskręcane szczątki karabinu maszynowego. Pod ścianą siedział ciężko ranny niemiecki kapitan. Na widok Polaków wrzasnął coś niezrozumiałego i przyłożył pistolet do skroni. Nein! Nowakowski wyciągnął rękę w uspokajającym geście. Niemiec coś odwarknął i pociągnął za spust. Bok jego głowy eksplodował w fontannie krwi, a ciało wolno zjechało po ścianie. I właśnie w tym momencie skończyła się mordercza walka w kamienicy. Wszędzie zrobiło się niesamowicie cicho. Wileński, nie widząc żadnego zagrożenia, przewiesił Szmajsera przez ramię. Zwycięstwo, wychrypiał cicho. Nowakowski spojrzał tempo na trupa niemieckiego oficera i westchnął. Ta, zwycięstwo. Kapral Adamczyk rzucił do właśnie wchodzącego na poddasze podoficera.
Sprawdźcie stan plutonu. Zobaczymy, ile nas to zwycięstwo kosztowało. Adamczyk odwrócił się bez słowa i zszedł na dół. Po drodze, jak przystało na prawdziwego podoficera, zaczął opieprzać każdego, kto mu się nawinął pod rękę. Za nieregulaminowe umundurowanie, nieczyszczoną broń czy niechlujne krwawienie z ran. Szczególną radość czuł na widok szeregowego Piaskowskiego, który zaczął się tłumaczyć z niefortunnego strzału. Słysząc wrzaski kaprala, porucznik uśmiechnął się pod nosem. No cóż, każdy radzi sobie ze stresem jak umiał. Podszedł wolno do rozbitego okna i czubkiem buta przesunął na bok zwłoki niemieckiego CKM-isty. Z westchnieniem ulgi wyjął z kieszeni munduru srebrną papierośnicę i drżącymi rękami wyciągnął z niej papierosa. Z namaszczeniem włożył go do ust. Zapalił. Wileński roześmiał się cicho na ten widok. Pamiętał, że porucznik 3 dni temu poprzysiągł sobie, że nie zapali papierosa, dopóki nie zdobędą tej kamienicy. Nie ma to jak dodatkowa motywacja. W takich chwilach jak ta dawało jeszcze się rozpoznać w poruczniku arystokratę. Przedstawiciela odchodzącej w przeszłość klasy kojarzonej zazwyczaj z bankietami i pojedynkami na szable. Nowakowski wolno palił papierosa, rozkoszując się rozsiewaną dookoła wonią tytoniu. Opierając się nonszalancko w ramugę rozbitego okna, spojrzał na rozciągającą się przed nim panoramę miasta. Nad Warszawą kłębiły się dymy. Co chwila powietrzem wstrząsały eksplozje pocisków artyleryjskich. W oddali słychać było nieustający terkot karabinów maszynowych. W całym mieście trwała zażarta walka, ale przynajmniej tu, w tym domu, Polacy odnieśli swoje drobne zwycięstwo. Nowakowski pozwolił sobie na przeciągłe westchnienie, po czym zerknął przelotnie na trupa niemieckiego oficera. W sumie szkoda, że sobie palnął w łeb. Jego twarz wykrzywił grymas. Chciałem z nim porozmawiać na temat używania naszych rannych jako tarcz strzelniczych. Przerwał nagle, gdy powietrzem targnął straszliwy huk. Wileński podszedł wolno do okna. Szwaby, znowu ostrzeliwują starówkę. Skinął palcem w kierunku dużego słupa dymu. Przyznam, panie poruczniku, że te ich szafy robią wrażenie. Już same dźwięki, które wydały z siebie, są dość przerażające, a co dopiero ich siła rażenia. Nowakowski wyciągnął z ust papierosa i uważniej przyjrzał się skutkom dalekiej eksplozji. Przerażające, potwierdził zmęczonym głosem. Z tym, że tym razem to nie była szafa. Nie ten dźwięk, no i tamte walą seriami. To coś nowego, większego. Ponownie zaciągnął się. To coś nowego, większego. Ponownie zaciągnął się dymem. Jak znam życie i Szwabów, to jest znacznie bardziej złowieszcze, dokończył filozoficznie. Tu przypis. W tym dniu Niemcy rozpoczęli ostrzał starówki z eksperymentalnego samobieżnego moździerza rakietowego Sturm Tiger, kaliber 380 mm. Koniec przypisu. Nie wiedział jeszcze, jak przewrotnie prorocze okażą się jego słowa. 15 sierpnia. Stare miasto. Agata zatrzymała się na moment, gdy pył zaczął mocniej sypać jej na głowę. Kanonada na powierzchni wzmagała się. Już ponad 2 tygodnie trwały walki w mieście i nie było widać końca tego szaleństwa. Tu, na dole, w warszawskich kanałach, eksplozje niemieckich pocisków i bomb zdawały się przytłumione i odległe, a przez to zwodnicze mniej zabójcze. Przyglądając się uważnie sufitowi tunelu, odruchowo wyprostowała fałdy na spódniczce. Miała 17 lat i z dumą służyła w powstańczym zgrupowaniu rotmistrza Bończy. Tu przypis. Postać autentyczna. Rotmistrz Franciszek Sobecki. Koniec przypisu. Była smukłą, długonogą blondynką, za którą oglądali się chłopcy z całej kompanii. Mimo fatalnych czasów, w których przyszło jej żyć, na drobnej twarzy ciągle promieniała radość życia. Szczególnie teraz, gdy po 5 latach życia pod niemieckim butem nadchodził czas rewanżu. Wszystkie jej rówieśniczki pracowały jako sanitariuszki. Tylko nie ona.
Ku jej rozpaczy okazało się bowiem, że nie mogła znieść widoku krwi obficie lejącej się z ran. Ilekroć przychodziło jej bandażować któregoś z żołnierzy, mdlała lub wymiotowała. Wreszcie porucznik Andrzej Dębowski ulitował się nad nią i namówił do zmiany zajęcia. Oczywiście nie mogła w tej sytuacji walczyć, więc z radością podjęła się funkcji łączniczki. Dzięki zwinnej i szczupłej sylwetce mogła przedzierać się przez rumowiska czy kanały znacznie łatwiej niż inni żołnierze. Tak oto znalazła się w starych, XIX-wiecznych kanałach pod Starym Miastem z plikiem meldunków i rozkazów. Brodząc po kostki, w płytkiej i cuchnącej wodzie wolno skręciła w kolejną odnogę. Dno tego kanału lekko opadało, dzięki czemu korytarz był wyższy niż ten, którym szła dotychczas. Z westchnieniem ulgi wyprostowała się, bo od ciągłego zginania bolały ją plecy. Co ważniejsze, mimo że korytarz znajdował się niżej niż większość kanałów, poziom wody był dość niski. Po wybuchu powstania Niemcy częściowo wstrzymali pracę wodociągów, co znacznie osuszyło warszawską sieć kanałów. Dziewczyna oświetliła latarką drogę przed sobą i wzdrygnęła się na widok dwóch szczurów, które z piskiem uciekły przed światłem. Mocniej owinęła twarz chustką i ruszyła wolno przed siebie. Podłoga korytarza była śliska, więc Agata co chwila musiała przytrzymywać się wilgotnych, brudnych ścian. No cóż, funkcja łącznika w Warszawie miała też swoje złe strony. Trzeba było włóczyć się po miejscach, gdzie nikt normalny by nie szedł, jak choćby walące się domy czy rozpadające się barykady. Najgorsze były jednak mroczne i cuchnące kanały, jakże często pozamieniane przez Niemców w pułapki. Zwykła plątanina drutu kolczastego, mina czy gaz bojowy wpuszczany przez włazy mogły zamienić wilgotny korytarz w anonimowy grób. Strach przed takim losem towarzyszył Agacie od ponad tygodnia. Wystarczająco długo, by się z nim oswoiła, ale zbyt krótko, by go stłumić. Bywały jednak dni, kiedy zadania okazywały się szczególnie uciążliwe, jak na przykład dziś. Z grymasem na twarzy zatrzymała się na chwilę i złapała za podbrzusze. Akurat teraz, wyszeptała przygryzając wargi. Drugi dzień zawsze był szczególnie bolesny. Oparła się o wilgotną ścianę i próbowała uspokoić. W ogarniętej walkami w Warszawie środki przeciwbólowe były zbyt wielkim luksusem, aby można było sobie na nie pozwolić. Kilka razy dotknęła głęboko, co w cuchnącym kanale nie było zbyt przyjemne. Odrzuciła z czoła przyklejony kosmyk i starła pot spływający po twarzy. Ból stopniowo zanikał, by po paru minutach pojawić się na nowo. Nie powinna była w takim stanie iść na akcję, ale zameldowanie dowódcy o niedyspozycji byłoby dla niej zbyt upokarzające. Oczami wyobraźni widziała, jak melduje swojemu sierżantowi, staremu kawalerowi i zawodowemu podoficerowi, że dziś nie może zanieść rozkazów, bo właśnie krwawi. Mimo niewesołej sytuacji uśmiechnęła się do swoich myśli. Biedny, poczciwy sierżant Stawicki pewnie w pierwszym odruchu chciałby ją zbandażować, nie rozumiejąc, o co chodzi. Nagle rozległ się przeciągły świst i potężna eksplozja zakołysała kanałem. Kilkanaście metrów dalej w ulicę trafiło coś wielkiego, ryjąc głęboką wyrwę w ziemi. Gwałtownie wyrwana z rozmyśleń, Agata gwałtownie przykucnęła i zasłoniła oczy rękami. Przez chwilę było słychać przerażający łoskot walących się ścian. Wokół unosiła się chmura pyłu. Mój Boże, tylko tego brakowało, aby tunel się zawalił, przemknęło jej przez głowę. Doświadczenie nabyte podczas kilku dni walki podpowiadało Agacie, że to nie była zwykła artyleria. Nie były to nawet mrożące krew w żyłach niemieckiej krowy. Wyglądało na to, że tym razem pogłoski miały się sprawdzić i hitlerowcy rzeczywiście ściągnęli do Warszawy jakąś nową, straszną broń. Gdy opadł pył, Agata ostrożnie wstała, oświetliła latarką rumowisko powstałe po eksplozji. Wyglądało na to, że zawaliła się ściana kanału, choć sam korytarz na szczęście nie został zatarasowany. Podeszła bliżej i przyjrzała się uważnie rumowisku. Właściwie wyglądało to tak, jakby ściana zawaliła się na zewnątrz tunelu. Otrzepała z pyłu bluzkę i nerwowym ruchem wygładziła fałdy krótkiej spódnicy. Jeden z wcześniej zauważonych przez nią szczurów również zatrzymał się przy uszkodzonej ścianie kanału. Zwierzę przez moment obwąchiwało świeżo powstałą szczelinę, po czym z przerażliwym piskiem uciekło w głąb kanału. Agata nie zwróciła uwagi na dziwne zachowanie gryzonia.
Tylko ostrożnie podeszła do rumowiska. Tak jak podejrzewała, pod wpływem wstrząsu stary ceglany mur zawalił się do sąsiedniego kanału. Zbliżyła się do szczeliny i zaświeciła do środka. Co to jest? Szepnęła zaskoczona. Za rozbitą ścianą nie znajdował się inny kanał, ale jakaś komora czy grota. Agata spojrzała niezdecydowanie na tunel przed sobą i widoczne w oddali światło słoneczne sączące się przez szczeliny włazu tuż przy starym rynku. Wojna może chwilę poczekać, zdecydowała w końcu. Kobieca ciekawość magnetycznie pchała ją ku dopiero co odkrytemu pomieszczeniu. Ból, który jeszcze przed chwilą odczuwała, znikł, podobnie jak lęk przed pogrzebaniem żywcem. Ostrożnie przecisnęła się przez powstałą szczelinę i rozejrzała dookoła. W nozdrza uderzył ją zapach stęchłego powietrza. Nikły promień latarki oświetlił wnętrze tajemniczego pomieszczenia. Ze zdumieniem zobaczyła, że ściany i podłoga są zrobione z nierówno ciosanych białych kamieni, mocno kontrastujących z czerwienią cegieł kanałów. Rozejrzała się dookoła, zaciekawiona, i westchnęła z ulgą. Pierwszy strach przed nieznanym minął. Była już kiedyś w podobnym pomieszczeniu, jeszcze przed wojną, razem ze swoim ojcem. Wyglądało na to, że znalazła się w starej, zapomnianej piwnicy, którejś z kamieni z rynku. W świetle latarki dojrzała kilka spróchniałych skrzyni beczek. Ogarnęła ją gorączka złota. Może są tu jakieś zapomniane skarby? Pomyślała, rozglądając się ciekawie. Dudnienie eksplozji na górze było prawie niesłyszalne. W piwnicy panował spokój i przyjemny chłód. Zrobiła kilka następnych kroków, gdy nagle promień latarki zatrzymał się na ludzkim szkielecie. Podeszła bliżej i przyjrzała się znaleźlisku. Kościotrup był bardzo stary i pożółkły. Nigdzie nie zauważyła czaszki. Przelotnie spojrzała na połamane kości i żebra. Jak zginąłeś? Czemu pozostawiono cię tu, a nie pochowano na cmentarzu? I co na Boga stało się z twoją głową? Kłębiły jej się w głowie pytania. Dookoła ludzkich szczątków leżało pełno szklanych odłamków. Podniosła jeden z nich i przyjrzała mu się uważnie. Wyglądał na kawałek bardzo starego lustra. Pewnie nikt tu nie zaglądał od wieków, pomyślała z nabożnym lękiem. Inaczej zabraliby zwłoki, by je pochować. Ruszyła dalej wzdłuż ściany, by po paru krokach dojść do rumowiska kamieni. Wyglądało na to, że ta część piwnicy została zasypana jakiś czas temu. Zawiedziona cofnęła się wolno, próbując oświetlić całość rumowiska. Nic z tego, nie da się tego oczyścić, pomyślała ze żalem i postanowiła wracać. Przy samym wyjściu do kanałów zauważyła kwadratową dziurę w podłodze. Najwyraźniej jest drugi poziom, powiedziała głośno, by dodać sobie odwagi. W podziemiach było tak cicho i spokojnie. Można było zapomnieć o całym tym zewnętrznym świecie. Wojnie, powstaniu, śmierci. Położyła się przy krawędzi i spojrzała w głąb. Na dolnym poziomie naprzeciwko niej nie było już ściany z kamieni, lecz postrzępiona, szara skała. Zaciekawiona zajrzała głębiej do otworu. Latarka dawała słabe światło, ale wyglądało na to, że podłoga drugiego poziomu była bardzo blisko. Na tyle blisko, że można było tam zejść bez obawy, że nie będzie można się wspiąć z powrotem. Uważając, by nie rozbić latarki, zaślizgnęła się w dół. Bezpiecznie wylądowała na nierównej powierzchni. Rozejrzała się ciekawie dookoła, oświetlając ściany i podłogę. Wszędzie, zamiast białych, poukładanych kamieni, była naga, nierówna szara skała. Agata ze zdziwieniem zorientowała się, że wcale nie jest na drugim poziomie średniowiecznej piwnicy, tylko w korytarzu pieczary. Jeszcze raz oświetliła otwór, przez który się tu dostała. Miał kształt regularnego kwadratu, więc musiał być dziełem człowieka. Najwyraźniej murarze, rozbudowując piwnicę, którą odkryła, dokopali się do prehistorycznej groty. Na próbę wspięła się z powrotem do piwnicy. Nie było z tym problemu, więc postanowiła poświęcić trochę czasu na zbadanie tajemniczej pieczary. Najpierw poszła korytarzem w górę. Ta część jaskini kończyła się jednak po kilkunastu metrach ślepą ścianą. Agata zawróciła więc i ruszyła w dół. W pewnym momencie zatrzymała się zaskoczona, bo z oddali dobiegł ją cichy szum wody.
podziemny strumień? W Warszawie? Zaiskrzyły jej się oczy. To dopiero byłoby odkrycie. Przeszła jeszcze kilkadziesiąt metrów, podziwiając podziemny świat. Latarka dawała bardzo mało światła, więc Agata starała się iść wzdłuż lewej ściany, żeby się nie zgubić. Po pewnym czasie korytarz rozszerzył się znacznie, przechodząc w ogromną pieczarę. Zatrzymała się niezdecydowana. W półmroku zobaczyła przed sobą rumowisko skał. Wiedziona ciekawością podeszła tam. Co to jest? Zaszeleścił w ciemnościach spanikowany szept. Znalezisko okazało się stosem starych poszukłych kości, to najwyraźniej ludzkich kości, stwierdziła z przerażeniem Agata, patrząc na leżące dookoła czaszki. Widok był tak odrażający, że postanowiła jak najszybciej wyjść z tej budzącej grozę groty. Nie mogła jednak oderwać wzroku od góry ludzkich szczątków. Cicho zaczęła się wycofywać w stronę korytarza. Jej serce zaczęło tak mocno bić, że zdawało jej się, iż ten dźwięk wypełnia całą grotę. Agata odwróciła się gwałtownie, chcąc jak najszybciej wybiec z tego przeklętego miejsca. Wpadła jednak na wystającą skałę i przewróciła się. Odgłos toczący się po kamieniach latarki zadudnił w pieczarze. Rozległ się brzęk tłuczonego szkła i grota pogrążyła się w absolutnej ciemności. Szepcząc cicho, słyszano kolegów przekleństwa, Agata próbowała się podnieść z ziemi. Syknęła z bólu, gdy dotknęła bolałego kolana. Oparła się o skałę, o którą się wcześniej potknęła. Nagle zdała sobie sprawę, że jej plecy dotykały czegoś miękkiego, a jednocześnie śliskiego. Zdziwiona i zarazem przerażona, zaczęła po omacku badać tę dziwną skałę. Pod palcami wyczuła łuski, jak u ryb lub węży, które często widywała w warszawskim zoo. Po plecach przebiegły jej ciarki, kiedy zorientowała się, że upadła na jakieś duże zwierzę. Stworzenie było bardzo zimne w dotyku, więc z pewnością od dawna już nie żyło. Jeszcze raz dotknęła stwora, mocniej przyciskając dłoń do skóry. Nie była pewna, lecz wydawało jej się, że wyczuła bicie serca. Powolne, ale zawsze. Wyglądało na to, że zwierzę nie jest martwe, tylko pogrążone w letargu. Z obrzydzeniem odskoczyła od znaleziska. W ciemności nie mogła zorientować się, jak gad wygląda, ale wyobraźnia podsuwała jej coraz to bardziej przerażające kształty. Ostrożnie błądząc po omacku w ciemnościach groty, ruszyła w kierunku szczeliny. Jednak nie zdążyła zrobić nawet dwóch kroków, gdy z tyłu dobiegł ją cichy syk. Przerażona wolno odwróciła się i zamarła. Nieprzeniknione ciemności spotęgowały grozę sytuacji. Ciepły dotyk dziewczyny wyrwał stwora z kilkusetletniej drzemki, wymuszonej uwięzieniem przez ludzi. Wolno rozciągnął ciało, napawając się obecnością innej istoty. Głośno wciągnął powietrze przez nozdrza, delektując się słodkim zapachem krwi ludzkiej samicy. Zapachem, który zwierz nie czuł od tak dawna. Krew zaczęła w nim szybciej pulsować, pobudzając do działania zdrętwiałe od długiego snu cielsko. Wszystkie zmysły istoty mówiły jej, że tuż obok jest coś świeżego. Z paszczy bestii wydobyło się krótkie mlaśnięcie. Oblizała zęby. Agata próbowała zmusić swoje ciało do jakiegoś ruchu, ale przerażenie nie pozwalało jej ruszyć się z miejsca. Wyraźnie słyszała skradającego się w jej kierunku stwora. Gniewne posykiwanie istoty przyprawiło ją o gęsią skórkę. Zaczęła spazmatycznie oddychać, co tylko ośmielało bestię. Dziewczyna wyciągnęła rękę w kierunku ciemności, cały czas obracając się w kierunku, z którego słyszała posykiwanie. W obronnym geście drugą ręką przyciskała do piersi torbę z dokumentami. Nagle coś śliskiego otarło się o jej nogę. Krzyknęła ze strachu. Brak innej reakcji obronnej upewniał istotę, że ofiara jest całkowicie bezbronna i, co ważniejsze, zupełnie jej nie widzi. Stwór zaczął powoli krążyć wokół przerażonej dziewczyny. Coraz bliżej i śmielej przebiegał obok niej. Zapach jej ciała, a przede wszystkim krwi, pobudzał istotę do działania. Była głodna. Bardzo głodna. Głośno wciągnęła powietrze. Zapach ludzkiej krwi wprost oszołamiał.
Agata za każdym razem, gdy niewidoczny stwór dotykał jej nogi, krzyczała ze strachu i obrzydzenia. Wyraźnie wyczuwała emanujące z ukrytego w mroku przeciwnika uczucie zadowolenia i złośliwej radości. Zaczęła się wolno cofać. Stwór nie biegał już wokół niej. Zamiast tego szybko doskakiwał, dotykając szorstkim jęzorem skóry i natychmiast odskakiwał, wydając z siebie warknięcia i parsknięcia, zupełnie jakby próbował smaku jej ciała i krwi. W pewnym momencie stwór cicho mruknął i zatrzymał się. Rozległ się głośny, krótki syk, zwiastujący podjęcie decyzji. Zwierz szybkim ruchem ogona podciął Agacie nogi. Upadła się na plecy, uderzając się w głowę. Poczuła lekki ból w czaszce. Torebka wypadła jej z dłoni. Na twarzy poczuła chrapliwy oddech. W nozdrza uderzyła ją intensywna woń. Zaszlochała przeciągle, gdy ślina stwora zaczęła skapywać jej na twarz. I wtedy właśnie ślepia potwora zaczęły się jarzyć. Świdrujące, głodne spojrzenie zdawało się wiercać w jej oczy. Początkowo ślepia bestii rzucały słaby, czerwony blask, który pulsując potężniał. W blasku czerwonej poświaty Agata zobaczyła tuż przy swojej twarzy wielki, tępy pysk pełen ostrych, pożółkłych zębów. Stwór stanął nad swoją ofiarą, uniemożliwiając jej podniesienie się. Dziewczyna próbowała wyczołgać się, ale bestia była szybsza. Przednią łapą nacisnęła na lewe ramię Agaty, przygważdżając ją do ziemi. Stęknęła z bólu, gdy tylna łapa nadepnęła na brzuch. Z pyska bestii ponownie wysunął się jęzor i znów wolno przesunął się po twarzy Agaty. Zakwiliła cicho ze strachu. Stwór nie spieszył się z jej zabiciem, lecz delektował się całą sytuacją. Rozsmakowywał się w bólu i przerażeniu ofiary. Agata zdołała wymacać w ciemności brodę bestii. Wytężyła wszystkie siły, usiłując odepchnąć ohydny łeb od swojej twarzy. Niestety bestia była zbyt silna. Dziewczyna nabrała powietrza, by wołać o pomoc i wtedy stwór wbił głęboko jęzor w jej otwarte do krzyku usta. Na jej klatkę piersiową, zwiększając nacisk na płuca. Agata poczuła, że się dusi. Szarpnęła głową do tyłu, siłując zaczerpnąć powietrza, lecz jęzor bestii zagłębił się w poszerzoną krtań. Dziewczyna, bliska już obłędu, zaczęła wierzgać nogami, lecz ślizgały się jedynie po gładkiej skórze stwora. Prawa ręka zsunęła się z brody bestii. Oczy Agaty zaczęły łzawić, a twarz stawała się purpurowa. Zwierz mocniej zaczął ją przyciskać cielskiem do ziemi, przez cały czas wbijając w Agatę płonący wzrok. W ostatnim odruchu rozpaczy szarpnęła się mocno, prawie zrzucając z siebie stwora. W jej przerażonym umyśle kołatała się bez przerwy tylko jedna myśl. To się nie dzieje, to się nie dzieje. Zwierz jednak nie zamierzał kończyć zabawy. Z rozwartych szczęk wydobyło się głośne chrząknięcie. Mocniej wepchnął jęzor w gardło, raniąc krtań dziewczyny. Ból stawał się nie do wytrzymania. Jednocześnie łapy potwora miażdżyły brzuch łączniczki. Agata rozpaczliwie walczyła o oddech, krztusząc się i dławiąc. Wolną ręką zaczęła bić gada po pokrytej łuskami głowie. Jej nogi w agonalnym skurczu objęły korpus istoty w przerażającej parodii miłosnego uścisku. Szarpnęła się mocno po raz ostatni, gdy stwór mocniej wsunął jęzor w jej tchawicę, raniąc kłami wargi. Po twarzy dziewczyny zaczęły płynąć małe strumyki krwi z pokaleczonych ust i gardła. Nagle do męki duszenia doszła nowa tortura. Jęzor potwora zdawał się palić od środka żywym ogniem. Agata chciała wykrzyczeć cały swój ból, lecz zamiast tego z zablokowanych ust wydobyło się głośne rzężenie. Twarz dziewczyny, jeszcze przed chwilą czerwona, zaczęła szarzyć. Jej ciałem wstrząsnął spazm, po czym znieruchomiała. Walka była skończona.
Stwór wolno zszedł ze swojej ofiary, delektując się zwycięstwem nad człowiekiem, po czym krótko parsknął w kierunku zwłok. Zabicie dziewczyny sprawiło mu dawno nieodczuwaną przyjemność. Lasnął dwa razy językiem, smakując krew, po czym nachylił się nad ciałem, rozwierając szeroko szczęki. Jednocześnie pazurami zaczął niecierpliwie szarpać ubranie, by jak najszybciej dostać się do ludzkiego mięsa. W tym momencie z korytarza, którym przyszła dziewczyna, zaczęły docierać odgłosy świata zewnętrznego. Po raz pierwszy od bardzo dawna bestia poczuła świeże powietrze. Zatrzymała się niezdecydowana, kręcąc nerwowo długim ogonem. Z jednej strony była bardzo głodna i osłabiona. Z pyska ciekła wąskim strumykiem ślina na sam widok leżących tuż przed nią z ludzkich zwłok. Z drugiej jednak strony nieposkromiona natura pchała ją ku dawno utraconej wolności. Ryzyko, że znowu zostanie zamknięta, zdawało się przesądzać. Istota uznała w końcu, że na zewnątrz będzie wiele okazji, aby najeść się dosyta. Stwór wydał z siebie parsknięcie w kierunku martwej dziewczyny i pognał tam, skąd napływało świeże powietrze. Wspinając się po ścianie, dotarł do opuszczonej starej piwnicy, którą tak dobrze pamiętał z poprzedniej pobudki. Jego spojrzenie skierowało się na szczelinę w murze, wystarczająco dużą, aby mógł swobodnie przez nią przechodzić. Ryknął triumfalnie. Idąc kilkadziesiąt metrów dalej kanałami, niemiecki szturmowiec przystanął zdziwiony. Przed momentem walki na powierzchni chwilowo ucichły, więc wydawało mu się, że usłyszał przed sobą coś jakby ryk. Dziwne. Szeregowy Lipgott poprawił pas z amunicją i dla polepszenia samopoczucia przeładował Schmeissera. Zatrzymał się niezdecydowany. W końcu to, co usłyszał, nie przypominało w niczym odgłosów wydawanych przez wrogi oddział. Wahał się, czy zignorować dziwne źródło dźwięków. Jednak doświadczenie mówiło mu, że lekceważenie takich sygnałów może się zemścić w przyszłości. Wzruszył ramionami i ruszył przed siebie. Ostatecznie reszta oddziału nie była zbyt daleko. Poza tym, jak stwierdził z nutą ironii, tchórze nie żyło zbyt długo w jednostce karnej SS Oberführera Dirlenwangera. Wyłączył latarkę, żeby przyzwyczaić oczy do ciemności. Wstrzymał oddech i wolno zagłębił się w mrok kanałów. Brodząc w płytkiej wodzie, Lipgott dotarł do ceglanego rumowiska. Zdziwiony przystanął i rozejrzał się niezdecydowany. Włączył latarkę. W ścianie przed sobą zobaczył dziwną szczelinę. W kanałach było już cicho, więc postanowił sprawdzić, co jest po drugiej stronie pękniętego muru. W tym momencie dostrzegł kątem oka jakiś duży cień skaczący na niego. Nie zdążył użyć broni, kiedy wielkie cielsko pchnęło go na cuchnącą wilgotną ścianę kanału. Latarka potoczyła się w płytką wodę ścieku i zgasła. Ogromne kły zabłysły w ciemnościach. Hełm uchronił głowę przed zębami górnej szczęki, ale pod brodę Niemca wbiły się zębiska z dolnej szczęki potwora. Lipgott zawył, bardziej z przerażenia niż z bólu. W nozdrza uderzył go niesamowity smród. W panice puścił pistolet maszynowy. Oboma rękami złapał za dolną szczękę stwora, usiłując ją rozewrzeć. Kalecząc dłonie o kły, przez moment siłował się z przerażającym przeciwnikiem. Panika wywołana niesamowitą sytuacją dodała Lipgottowi nadludzkiej siły. Szczęki bestii zaczęły się powoli rozwierać. Przez moment w jego umyśle zaświtała nadzieja, że wygra w tych upiornych zmaganiach. Bestia nie zamierzała jednak tak łatwo rezygnować. Krew z ran na dłoniach oraz na brodzie Niemca spływała powoli do gardła, podsycając furię. Stwór wyczuł, że jest jeszcze zbyt osłabiony, aby zwyciężyć samą brutalną siłą. Zaharczał głośno i szarpnął mocno łbem w bok. Zęby zazgrzytały na hełmie Sesmana, pozostawiając głębokie rysy. Jednocześnie przed nimi łapami potwór zaczął drapać na oślep szarpącego się z nim człowieka. Raz po raz szpony przejeżdżały po klatce piersiowej Lipgotta, rozrywając mundur oraz pozostawiając na ciele krwawe ślady. Niemiec znał jednak stawkę w tych zmaganiach. Przez jego twarz przebiegł skurcz bólu, a z gardła wydobyło się ciche jęknięcie. A gdy jeden z ciosów złamał mu żebro,
Nie przestawał jednak walczyć. Przez jego twarz przebiegł skurcz bólu, a z gardła wydobyło się ciche jęknięcie, gdy jeden z ciosów złamał mu żebro. Nie przestawał jednak walczyć. Jego oczy zdawały się wychodzić z oczodołów z powodu nadludzkiego wysiłku. Nagle jedna z łap trafiła go w lewe ramię, rozrywając mięśnie i ścięgna. Z ust Niemca wydobyło się głośne westchnienie, po czym szczęki gada zacisnęły się z donośnym trzaskiem, kończąc walkę. Ciało SS-mana zwierczało. Stwór przez moment ściskał jeszcze zmiażdżoną głowę w szczękach, po czym puścił martwego przeciwnika. Ciało SS-mana z głośnym chlupotem upadło w płytku zakrwawioną wodą. W kanale zaległa złowroga cisza, przerywana jedynie odgłosami chrupania i mlaskania. Po setkach lat spędzonych pod ziemią, terror wydostał się na zewnątrz. Czytał Jacek Brzezowski.